Cześć, Mako, jestem Wikaku. Dziś właśnie idę zamykać kury, gołębie. Znaczy gołębie zamknięte, tylko kury. O, jak mi, trochę mnie głowa boli. Koronawirus. Żartuję. I tak. I link, no znaczy jest link w komentarzu do takiego kanału. Hodowca Antek, czy jak to się nazywa, już nie pamiętam. No, tam w komentarzu jest link, zasubskrybujcie. Poczekaj. I tak, jeszcze idę tam. Tu widzę już gołębie wyleciały z zabory. Teraz ich muszę wziąć. I tak, i tutaj zobaczę, czy zniosła mi tipierka jajko. Chyba zniosła, bo nie widzę jej, ale nie jestem pewny, albo jej nie zniosła. Fajnie by było, jakby zniosła. Trochę mnie głowa boli. O, tiplerka zniosła, super. Ta nie zniosła, nie wiem czemu. A czy Krymka zniosła? Nie, Krymka nie zniosła. Powiek też nie zniosła. Ale tiplerka zniosła, widzicie? Niepęknięte. Nie, całe szczęście. Subcio, subcio. Ona też nie zmi... Ona nie wiem, czemu nie chce znosić. Ona... On już... On nadal chrycha. Zamknę wolierę. Super. Krymek. Ta. Tiplerka zniosła. Tutaj się... O, pocztowy. Muszę go wziąć. On no, nawet nie wiem, czemu. I tak, jutro ma być taki pan po tą Krymkę i po tą samicę Pasiak. Może jak mu się spodobają, to może na zamianę przywiezie mi jasną samicę. Już dam do... ja, gdzie to jest? Do tego samczyka, bardzo grucha. Super, super. No, przeczuwam, że jutro albo w sobotę powinny się kluć, to już na pewno. Muszę, no, w niedzielę jadę, może się spytam o te leki dla tego widyna, bo i bierze, ha. Kater na pewno, na 100%. I tak, zastanawiam się, czy zostawić sobie tego żałobnego, czy go sprzedać, bo mówię, grucha ładnie. I tego winera, jak będzie jakaś winerka ładna na giełdzie, na sprzedaż, to go zostawię, bo miałem zamiar też go sprzedać. I tego żałobnego, jak żałobna i żałobny... i winerka, i jak żałobna i winerka będzie, no to kupię na giełdzie w niedzielę, bo mam jechać. Jak będzie ciepło, to pojadę. Nie wiem, czy ona będzie, czy ona zniesie te jajka, czy nie. Czy prędzej podkładać mam. Ale ona zniosła subcio z tym samczykiem. No, windry nie zniosły. No jak mu ktoś tam pisał w komentarzu, że po ataku jastrzębia ta blowinderka nie będzie jeszcze niosła, musi dojść. Wtedy już doszła do siebie, już jest ładna, już lata w górze mi.
bociany jeszcze jakie mają. No wiadomo, to nowa bocianka to, ale to szpawie nie znoszą. Jasna to też wiadomo. Sami taki wielki, sami to taka mała. Nie, tak to sami. To jest taka, przeczuwam, bo jest, ma właśnie głowę taką składową, jak na przykład ten samiec. I przeczuwam, że to jest po właśnie takim składowym samcu na ciemnym ogonie i po wylocie. Bo jakby to był składowy, to by miał na przykład cały ten, cały ogon, a to jest wylot, więc... A to nie jest kok. Taki kiedyś też w... A jak kupowałem tą, jak już nagrywałem film o właśnie o jasne i o bociance, to jak jeden powiedział, że to kok jest, bo ma przeploty. Nawet nie widzę tu żadnych przeplot. O, nie widzę tu żadnych przeplot. A drugi taki chyba Doman, coś tak napisał, że kok to jest połączenie z dwóch ras. Na przykład jasny ten z blamiderką lub nie wiem, no Budapeszt z pocztowym, no to czy Widyn z Krymką. To jest właśnie kok, a nie, że jasny i to kok. A i chciałbym wam powiedzieć, że chciałbym sparzyć kiedyś Blauwindra z Widynem. Na przykład, bo widzę, to prawie samo jak fajna, nie boi się, kochana. Dobrze, że ją uratowałem. Fajne, ja lubię bardzo Blauwindry. I zastanawiam się, czy nie przejść na dwie rasy, czy na jedną. I tak się waham nad Blauwindrami i nad bocianami, bo nad pawiami nie waham się nawet, bo ja pawi nie lubię. Dlaczego mam pawie? Ponieważ nigdy nie miałem. Chciałbym mieć jedną parę i zobaczyć, jak to się chowa u mnie. Znaczy, jak to się kluje, jak on dorasta na przykład. No windy też chcę zobaczyć, jak to dorasta, bociany jasne. No nywki to ja wiem, bo nywki to ja kiedyś miałem. Tutaj no szkoda, no Krymka też powinna znać ładnie te Krymki naniesły. Nie ma tego koka. Są tylko, tutaj są. A to już po filmie wezmę. No. Pawik. Tego pawię to komuś oddam. Może jak ktoś by był po gołębiach, to może by był chętny, to oddam chętnie. Blauwindry jest jeszcze niesparzone. Nie wiem, co jest. Ona się parzy, samiec nie chce gruchać. Obserwowałem i ten Blauwindr właśnie w tej półeczce woli być, więc wezmę tą klatkę. Trochę nie widać, bo ciemno, o tą klatkę. Przymontuję tu albo inną, większą i zobaczę, czy się sparzą. Tipery, no najprawdopodobniej będę sprzedawał wszystkie, nawet z pierwszego lęgu, ponieważ mam 3 par tiplerów, ale z pierwszego lęgu jeszcze zobaczę, bo mówiłem, że będę sprzedawał, ale jeszcze się zastanowię, bo mogą być też na treningi wywożone, bo na pewno chciałbym zestawić tutaj młode po nich, jak będą koroniate. Bo ja bardzo koroniatę lubię, tiplerów. On jest bardzo piękny. Napiszcie w komentarzu, na ile wam się podoba ten tipler, od 1 do 10. Tutaj trochę też Budapeszty są strachliwe, jak się podchodzi do nich i się zagląda, ale ja raz tak zrobiłem, nie, 2 czy 3 razy, ale już nie podchodzę, bo nie, ponieważ niech się wychowują
tutaj widynko. Widzę, że tutaj widynka by była dobra. Ona nie jest taka strachliwa. Widynę na pewno zostawiam sobie. Pawie. Nie, pawi nie zostawiam. Bocianów na 100%. Jeżeli ktoś by miał na sprzedaż bociany młode od jednej pary, to chętnie wezmę, a dopiero jak te bociany zniesą mi jajka, to tak sparzę właśnie od któregoś z was te bociany, co dostanę, to właśnie sparzę z tymi młodymi, jak się wyklują, bo nie wiem, dlaczego dam ją za darmo, ponieważ czy nie znosi jajek, czy co, trochę się waham i nad nią też się waham. Zobaczę, jak wahałem się też nad Budapesztami, że nie zniesą, i nad Krymkami też się waham, ponieważ no, pierwszy raz ich mam, nie wiem, czy znoszą, czy nie, bo ja kiedyś miałem właśnie taką samicę, dobra, idę. Miałem taką samicę pocztową, żółtą, nie znosiła mi, samiec był bardzo dobry, samczyk się sparzył z inną samicą i właśnie miałem z tą inną samicą, ja go dam tutaj. To go tu dam, ją gdzieś indziej dam, ponieważ żeby nie szła do tiplera. Dam tutaj do niezamkniętych, wypuszczę ją jutro z rana. A właśnie zobaczę jeszcze, czy pocztowa ma jajko. Sorry, nie ma, bo nawet już widzę, że nie siedzi w półce. Zamknięte, zamknięte. O, tutaj pełne miejsca nie ma. No, tutaj też mlemasy nie mają. Mlemasy, no, koledze mam sprzedać, ale to chyba z drugiego lęgu dopiero. Bo z pierwszego chciałbym sobie zostawić. Samica, jeżeli będzie miała jajka, bo widzę, że będzie biła fajnie, samczyk gruby, ponieważ pa, już nawet chce mnie, o widzicie, bije nawet mnie, a co dopiero młode czy jajka, kompletnie tutaj parka sparzona, tutaj wziąłem samicę, żeby się sparzyła z tym samcem, mam zamiar jeszcze kupić jedną samicę pstrą, pocztową. I tak, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Cześć.